Dobry wieczór Państwu, Aleksander Wierzejski. Ten wieczór Dziennikarski Poker poświęcimy pamięci postaci Jerzego Targalskiego. Wydaje mi się, że to jest człowiek jeden z niewielu, którego można określić mianem myśliciela. W studio Michał Rachoń, TVP Info. Witamy bardzo serdecznie. Na łączeniu Jacek Sobala. Dzień dobry. Dobry wieczór, Jacku. Panowie, to może zaczniemy od Jacka. Jerzy Targalski, z czym ci się kojarzy? Czy rzeczywiście jest to człowiek, który wniósł do naszego życia intelektualnego oryginalną myśl? Przede wszystkim ja bardzo uprzejmie dziękuję obu panom redaktorom, że wy jesteście, dlatego że to, że ja się w ogóle odważyłem rozmawiać o panu doktorze, to między innymi zasługa wasza, bo wasza obecność dodaje mi otuchy, żeby o tym mówić bez płaczu. Bardzo ciężko będzie opowiedzieć komuś, kto nie znał pana doktora osobiście, na czym polegała wyjątkowość tego człowieka. Ja go spotkałem kilkaset lat temu na jakimś kolegium na Filtrowej, na kolegium Gazety Polskiej. Z tego, co pamiętam, dosyć szybko zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, dosyć szybko znaleźliśmy wspólne porozumienie. To już Grzesiuk pisał tam w tej swojej biografii 5 lat kacetu, że nawet jak ludzie są na takim dnie rozpaczy, jak w obozie koncentracyjnym, to co ich tak naprawdę dzieli, to nie jest jakiś status, niewykształcenie, niepochodzenie, nie wiek, ale poczucie humoru. Okazało się, że mamy dosyć bliskie poczucie humoru z panem doktorem i ono nas na wiele, wiele, wiele długich lat ze sobą połączyło. Nie wiem, czy ja będę potrafił chociaż w przybliżeniu opowiedzieć, jak wielkim poczuciem humoru dysponował pan doktor, ale jak widać, ja nie potrafię nawet w takim dniu mówić o nim bez uśmiechu. To był absolutnie wyjątkowy, fantastyczny, wspaniały człowiek. Być może Michał, jako jego student, potwierdzi to, co powiedziałem, że dzięki niemu każdy z jego uczniów mógł zrozumieć, jak się czuł i co czuł Aleksander Macedoński, kiedy słuchał swojego nauczyciela. Nauczycielem Aleksandra Macedońskiego był Arystoteles. Ja nie znałem Arystotelesa, ale znałem Targalskiego i to był naprawdę ktoś, kogo nie da się zastąpić w żaden sposób. Bliżej poznałem pana doktora, kiedy pracowaliśmy ze sobą razem w radio. Uwielbiałem z nim pracować. Dlaczego? Dlatego, że to był bardzo konkretny człowiek. On zawsze walił prawdę między oczy. Nie wszystkim się to podobało, nie wszyscy to dobrze znosili, no taka też jest prawda. Mnie to nie przeszkadzało, ale w pracy był bardzo konkretny, bardzo pragmatyczny i racjonalny, przewidywalny. Pracowaliśmy razem w Polskim Radiu, ja byłem prostym dyrektorem czwartego programu, potem pierwszego programu, on był wtedy wiceprezesem. Właściwie wszystkie moje kontakty, tak jak się zastanawiam, ja od niedzieli cały czas siłą rzeczy o nim myślę. Wszystkie moje kontakty z panem doktorem były dla mnie ważne. I złapałem się na tym, tak rozmawialiśmy z żoną, która też pana doktora znała, jak fantastyczne były takie rozmowy, właściwie ktoś by powiedział, że o niczym z nim, ale ich było no, chyba całkiem sporo, bo przez te lata to się rzeczywiście nazbierało rozmaitych wspomnień. Michał Rachoń? Ja ciągle jakoś nie mogę uwierzyć w to, że Jerzego Targalskiego nie ma z nami. Dzisiaj widzieliśmy wzruszający, państwowy, wspaniały pogrzeb wielkiego, wolnego umysłu. To jest coś, co było... My rozmawialiśmy od śmierci Jerzego z gronem ludzi, którzy... świętej pamięci Jerzego Targalskiego, z gronem ludzi, z którymi studiowaliśmy te 20 lat temu, gdzie
zadawaliśmy sobie właśnie pytania w ten sposób, co było tym czymś, co powoduje, że człowiek, który był naszym wykładowcą 20 lat temu, do dzisiaj jest dla nas po prostu, ja przepraszam, że tak powiem, a to dzisiaj też padło w kościele w trakcie mszy, to jest targal. To jest po prostu człowiek, który dla... Ja może odniosę się do tego, co powiedział Jacek o tym poczuciu humoru. Może to Państwu trochę uzmysłowi, choć Państwo bardzo dobrze wiedzą, jakie miał poczucie humoru Jerzy Targalski. Rozmawiamy w swoim gronie, rozmawiamy, każdy a poza tym widział, rozmawiamy, prawda? W studio, w którym kulisy manipulacji, których był częstym gościem, były wielokrotnie pokazywane. Na antenie telewizji Republika Państwo mogli go poznać. Ale ja opowiem taką historię, bo Jerzy Targalski od momentu, ja poznałem go 20 lat temu, chwilę po tym, jak wrócił do Polski z emigracji. Byłem studentem Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie on pracował. I 20 lat temu pamiętam taki obrazek. Do sali wykładowej, przed którą się tłoczy 50 osób, z czego połowa to są ludzie z tego obozu byłego z ZSRR, który tam chwilę wcześniej się rozpadł. Połowa to są Polacy i idzie przygarbiony człowiek o lasce w takiej wielkiej, żółtej, puchowej kurtce. Za kołnierza wystaje mu zakrwawiony opatrunek. Otwiera drzwi i człowiek, który no, po prostu na pierwszy rzut oka widać, że to jest ciężko chory człowiek. Siada za pulpitem i zaczyna mówić do ludzi, do Litwinów po litewsku, do Białorusinów po białorusku, do Węgrów po węgiersku i zaczyna prowadzić wykład i staje się natychmiast herosem. To znaczy w momencie, kiedy siada i zaczyna dysponować wiedzą, którą przedstawia nam tam wówczas, te 20 lat temu, staje się herosem. I w pewnym momencie, to nie było na pierwszych zajęciach, ale to było mniej więcej na początku, odbiera telefon komórkowy i słychać, że dzwoni do niego agent ubezpieczeniowy. I on mówi, nie, proszę pana, ja od pana nic nie kupię, bo ja proszę pana, i mówi to do tego agenta, bo ja proszę pana stoję nad grobem. Jak myślę sobie o tym, że Jerzy Targalski, który miał świadomość tego, że jest ciężko chory 20 lat temu i przez te 20 lat temu zbudował katedrę wiedzy, zbudował, wyedukował setki, jeśli nie tysiące ludzi, których uczył rzeczy, które się dopiero miały wydarzyć. On uczył o tym, czym jest transformacja systemu totalitarnego w czasie, kiedy w Polsce obowiązywała jedna wersja. To znaczy w 1989 roku okrągły stół i Lech Wałęsa obalili komunizm. Kropka. A Jerzy Targalski prowadził przedmiot, który nazywał się Przemiany w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 86-92. A my się zastanawiamy, jakie 86, jakie 92, o co tu chodzi? To był klucz, do którego Jerzy Targalski uczył nas o tym, że nastąpią takie rzeczy jak Smoleńsk, uczył nas, że nastąpią takie rzeczy jak Gruzja, że nastąpią takie rzeczy jak Ukraina, jak Krym, że nastąpią takie rzeczy jak zamachy terrorystyczne organizowane, jak się później okazało, przez ludzi komunistycznych służb. Uczył nas, czym jest transformacja totalitarnego systemu sterowanego przez służby specjalne w połowie świata, w coś, co jest dziś systemem, który wtedy nie miał nazwy. Postkomunizm. Postkomunizm z wszystkimi konsekwencjami. To był gigant intelektu. Wielki, wolny człowiek. No i ta fantastyczna erudycja polegająca na tym, że mówiąc o jakichś wydarzeniach politycznych w Estonii, on czytał o nich tak. Po estońsku. Ja jeszcze dodam w tej kwestii, dlaczego to było istotne. Też rozmawialiśmy na ten temat między sobą, tak próbując podsumować to, wycisnąć. Jeden z moich kolegów, dziś człowiek robiący bardzo ważne rzeczy dla państwa polskiego, powiedział, słuchaj, on nam z konkretnych powodów kazał uczyć się języków ojczystych. Mówił tak, jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o jakimś kraju, to musisz czytać w tym języku, bo jeśli czytasz to, co w tym kraju mówi się o tym kraju w innych językach, to na 100% jest propaganda. Jakaś propaganda, jednych, drugich jakaś. Jeśli czytasz w ich oryginalnym języku, to jesteś w stanie zrozumieć więcej. On mówił w językach, ja byłem świadkiem, mówił do... Ja naliczyłem 13 języków w czasie pierwszych rozmów, gdzie po prostu rozmawiał z ludźmi w ich językach po tym, jak... A potem kazał im się nauczyć dodatkowego języka, bo żeby u niego zaliczyć egzamin, to trzeba było się nauczyć. Jerzy Targalski. Ja nie zdałem. To jest pokłosie seminarium Małowista na Uniwersytecie Warszawskim w Wydziale Historii. Też profesor Małowist miał słynny taki greps mówiący o tym, że tu proszę tą książkę na za 2 tygodnie, ale pani proszę też po portugalsku, ale ma pan 2 tygodnie. Więc dobra tradycja. Jacek Sobala, ta fantastyczna erudycja Jerzego Targalskiego, to jest tak, człowiek, który był łatwy w obejściu, miły, sympatyczny, dowcipny, a z drugiej strony wielki intelektualista i myśliciel, można było się od niego wiele nauczyć. Nie przypominam sobie takiej rozmowy z
panem doktorem, kiedy ja poczułbym się jakoś podczas tej wymiany intelektualnej stratny, właśnie przeciwnie. O czymkolwiek byśmy nie rozmawiali, wszystko jedno, jaki to nie byłby temat, zawsze z tej rozmowy coś większego i ważniejszego wynikało. Ja naprawdę, jak Boga kocham, nie przesadzam, proszę Państwa. Bez względu na to, o czym się z tym człowiekiem nie rozmawiało, to jeśli nie od razu, to po jakimś czasie przy pomocy takiego klasycznego esprit d'escalier, człowiek sobie uświadamiał, że to jest tak, że przed chwilą usłyszałem coś ważnego, bo to otwierało drzwi do kolejnej jakiejś tam sprawy. To, co mówi Michał o erudycji pana doktora, o jego wiedzy, on był człowiekiem bardzo starannie wykształconym. On był człowiekiem bardzo mądrym, inteligentnym, ale ja bym chciałbym to powiedzieć, on był człowiekiem bardzo ciepłym w środku. On bardzo lubił ludzi. On się bardzo przejmował ludźmi. Nie wszyscy to rozumieli, nie wszyscy to w nim dostrzegali, bo ta jego skrótowość czasami, jeśli chodzi o wyrażenie rozmaitych emocji, powodowała, że byli też tacy ludzie, którzy się go zwyczajnie obawiali, którzy się go bali. Kiedy ja szedłem na jakieś spotkanie z Targalskim, kiedy, nie wiem, miałem się u niego pojawić, bo coś trzeba było zrobić, to mi się gęba sama śmiała, bo ja wiedziałem, że to będzie coś miłego. Ale ku mojemu zaskoczeniu, ja również spotykałem w swojej drodze takich ludzi, którzy się bardzo stresowali tym, że będą musieli z panem doktorem coś załatwić, o czymś porozmawiać, jakieś jego polecenie wykonać. To był taki człowiek, który tak myślę, że być może, no tak się sobie daje prawo, chciałbym to powiedzieć w imieniu tylko własnym, który wyzwalał w nas wszystko to, co w nas najlepsze, to, czym chcielibyśmy się przed innymi pochwalić. To jest jego wielka, ogromna zasługa. Jest naprawdę niewielu takich ludzi, którzy potrafią takie cuda dokonywać. On to umiał, on to robił. Tyle Jacek Sobala, Michał Rachoń. Jerzy Targalski był człowiekiem, którego dzisiaj pożegnaliśmy na państwowym pogrzebie. To, że był miły, to, że był sympatyczny, to, że miał świetne poczucie humoru, kochał koty, to nie są powody, dla których ktoś ma państwowy pogrzeb. Powody, moim zdaniem, powód jest jeden, fundamentalny i podstawowy. To znaczy, Jerzy Targalski jest człowiekiem, który uformował, to aż trudno o tym mówić w czasie przeszłym, ale to się stało. On uformował, może, nie wiem, czy powiedzieć pokolenie, to przesadzić, ale być może nie, bo jeżeli przez 20 lat regularnie na kilku uczelniach, rok w rok, dzień w dzień, edukował ludzi z bardzo konkretnej dziedziny wiedzy, z dziedziny fundamentalnej dla w ogóle trzeciej RP, czyli dziedziny, która związana jest z, po pierwsze, z transformacją ustrojową, ale po drugie, a być może najważniejsze, z rolą służb specjalnych w samej transformacji, w systemach totalitarnych i przejścia z systemów totalitarnych do tego, co mamy w tej chwili. Ci ludzie dzisiaj pracują w dyplomacji, ci ludzie pracują dzisiaj w służbach specjalnych, ci ludzie pracują dzisiaj w całej masie różnych instytucji badawczych, ci ludzie pracują dzisiaj w administracji państwowej. Ci ludzie pracują dzisiaj w ośrodkach zajmujących się badaniem tego, co dzieje się w polityce międzynarodowej. Ci ludzie pracują w mediach. Ci ludzie dzisiaj stanowią ogromną grupę ludzi pracujących na rzecz państwa polskiego, dla państwa polskiego, rozumiejąc skalę tych fundamentalnych zagrożeń, które salon III RP, jak mawia Jacek, kartel medialny III RP, nie tylko medialnych, próbował zamieść pod dywan. Nie ma problemu imperializmu rosyjskiego. Tak ten kartel twierdził. A rzeczywistość, do której on nas wszystkich przygotowywał, musiała powiedzieć w końcu Gruzja, w końcu Smoleńsk, w końcu Ukraina. To wszystko, co dziś dzieje się na naszej wschodniej granicy. On to wiedział, on do tego ludzi przygotowywał i dziś państwo polskie z tego korzysta. Ja dodam tylko jeszcze jedną rzecz.
nie wiemy, ja nie wiem, jak dużo jest osób poza Polską, które też są jego wychowankami. Wojtek Mucha opowiadał kiedyś, że na Majdanie rozmawiał z ludźmi, którzy byli tam, walczyli o swoją wolność i powiedział, że pracuje w Warszawie. Oni mówią, w Warszawie? Tam jest fenomenalny nauczyciel. Na Uniwersytecie Warszawskim jest Jerzy Targalski. I to oddaje to, kim on był. Gdzie, jak promieniowała jego po prostu myśl dotycząca fundamentów polskiej państwowości. Dlatego miał pogrzeb państwowy. Nie wyobrażam sobie, żeby nie miał. W ciemnych latach 80., kiedy w zasadzie nie wiadomo było, jak to się wszystko skończy, stan wojenny, klika Junta Jaruzelskiego, Targalski mówił o powstaniu tutaj jakiejś... O niepodległości. I to raz, ale nie wiedzieliśmy, znaczy ci wszystko słuchali, no nie wiedzieli, co to znaczy niepodległość. My teraz powoli zaczynamy to rozumieć, ale druga ważna rzecz jest taka, że mówił o współpracy i roli krajów ościennych we wzajemnym wspieraniu się. Mamy do wyboru albo bycie rozgrywanym przez wielkich tego świata i kto to by nie był. Chiny, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, może w Brazylia w przyszłości. Albo współpracę gorzką, trudną, trzeba przełknąć różne pigułki, ale wtedy możemy spokojnie budować swój byt, bo potencjał jest taki, że nikt nam nie zagrozi. To myśl Jerzego Targalskiego, która dzisiaj mówili o tym wszyscy ci, których spotkał na swojej drodze. O tym mówili jego przyjaciele z konspiracji, o tym mówili ci, którzy razem z nim walczyli z komuną, ci, którzy byli świadkami tego wszystkiego. Ta myśl, przecież również emigracyjna, myśl właśnie o współpracy państw tego regionu, jest czymś, co go napędzało przez całe jego życie. Ale to, jak wiele zrobił już w wolnej Polsce, do której przypomnijmy, on wrócił do Polski w 97 roku. On do tego momentu nie uważał, że do Polski można wrócić, że coś się naprawdę zmieniło. Niebywały człowiek. Ten okres emigracyjny służy oczywiście też temu wystawieniu się na myśl, która była poza Polską. Myśl emigracyjną, myśl wielkich ludzi, którzy myśleli o Polsce, jak tą Polskę budować, kiedy już zrzuci kajdany komunizmu. Jacek Sobala, co zostanie po Jerzym Targalskim? Jaka pamięć, jakie dzieła? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Chciałbym, żeby zostało jak najwięcej. Myślę, że ponieważ Michał ma rację, on wychował tak wielu ludzi, że to myślę, że można liczyć w pokoleniach. Myślę, że zostanie bardzo wiele. Jerzy Targalski był człowiekiem, który widział wcześniej to, co się może wydarzyć. Przy czym nie mówię o jakimś wizjonerstwie, bo to nie o to chodzi. On potrafił przewidywać, jak się rozwiną różne scenariusze, a ta doskonała znajomość historii i świata generalnie tego współczesnego pozwalała mu formułować takie tezy, o których po jakimś czasie dopiero przekonywaliśmy się, że one są realnością naszą, w jakiej żyjemy. Niektóre z tych scenariuszy były wyjątkowo gorzkie i bardzo bym nie chciał, żeby się spełniły. Zapytałeś mnie, Olku, co zostanie? Nie wiem, ja nie potrafię na to pytanie w tej chwili odpowiedzieć. Ja jestem w mniej więcej takim nastroju, jak to Michał opisywał. Ja mam klasyczne wyparcie. Ja po prostu nie wierzę w to, że tego faceta już nie ma, że ja nie mogę do niego zadzwonić, że nie mogę do niego napisać, że my się nie pośmiejemy razem. Przepraszam, no, nie mogę sobie z tym poradzić. No. Jacek Sobala. Michał Rachoń. Co zostanie za 10 lat po Jerzym Targalskim? Z całą pewnością jest jego wielkie dziedzictwo takie czysto naukowe, które wymaga na pewno uporządkowania, opisania. Jestem pewien, że wymaga, że Jerzy Targalski wymaga pracy naukowej. To znaczy Jerzy Targalski jest pewnym fenomenem, jest człowiekiem, którego dziedzictwo wymaga sklasyfikowania, skatalogowania, opisania narzędziami naukowymi. To z całą pewnością. Z całą pewnością myślę, że można o nim powiedzieć, że jest twórcą pewnej dziedziny wiedzy, również naukowej dziedziny wiedzy, jaką jest wiedza o
służbach specjalnych, o służbach wywiadowczych, to z całą pewnością. I to jest coś, co będzie pączkowało, co będzie podstawą kolejnych, mam nadzieję, prac naukowych, kolejnych pokoleń naukowców, którzy będą się tym zajmować, bo to jest fenomen, który on opisał w perspektywie całego, no właśnie, obozu, który upadł. On był jednym z tych, który doprowadził do tego, że on mógł upaść i że potem został opisany tak, jak naprawdę to było, bo transformacja systemowa, transformacja totalitaryzmu nie była tym, czym byliśmy przekonywani. Ja na przykład w swojej szkole średniej, czy potem nawet na studiach, ja dopiero na studiach podyplomowych, po tym jak poznałem Jerzego Targalskiego, zorientowałem się, że cały system edukacyjny kartelu III RP służył temu, żeby nas oszukiwać, żeby nam nie pokazywać, co się wydarzyło naprawdę, a Jerzy Targalski swoją wiedzą i swoim niesamowitym warsztatem naukowym po prostu to pokazał. Ja muszę powiedzieć, na pewno mamy mało czasu i chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Myślę, że powinni się wstydzić wszyscy ci, którzy tego wielkiego człowieka opluwali przez całe lata jego funkcjonowania w wolnej Polsce. Myślę, że to jest wielki wstyd i że to są ludzie, którzy nie powinni tego, my nie powinniśmy tego nigdy zapomnieć. Człowiek o gigantycznej wiedzy, o gigantycznych osiągnięciach, o gigantycznych dokonaniach był opluwany, ośmieszany tylko dlatego, że robił rzeczy, które powinno robić, które powinien robić polski patriota. Robił to za każdym razem, kiedy miał choćby minimalny wpływ na jakąkolwiek część państwa polskiego. I robił to do samego końca. Przez 20 lat swojego życia na uczelniach i nie tylko na uczelniach to robił. I ci, którzy go z tego powodu opluwali, obśmiewali, opowiadali o potworze z radia, o innych tego rodzaju rzeczach, powinni się wstydzić, bo po prostu dzisiaj to, co się dzieje, pokazuje, że ten człowiek miał rację, a wy nie. Jacek Sobala, lekcja patriotyzmu na przykładzie Jerzego Targalskiego. Wiesz co, mnie się wydaje, że to jest tak, że Jurek był takim przykładem Polaka, o którym ja sobie czasami myślę, że za takich Polaków można umierać. Za takich Polaków jak on. Przy wszystkich jego niesamowitych przewagach intelektualnych, erudycyjnych i tak dalej, on nigdy nie okazywał wyższości. To był człowiek skromny i tak zwyczajnie skromny i tak zwyczajnie pokorny. Sposób, w jaki on traktował Polskę, nie miał nic wspólnego z żadnym zadęciem. On tę Polskę autentycznie kochał, tak po prostu. On był Polakiem. Jak to jest trudne, no to między innymi o tym przed chwilą usłyszeliśmy od Michała, jak to bywa bolesne. Ale ja pamiętam taką sytuację, kiedy ja z nim rozmawiałem na temat tam jakiegoś kolejnego procesu i on mówił o tamtej, tej drugiej stronie właśnie z takim człowieczeństwem, z taką miłością, z takim uwzględnieniem, że no cóż, no oni są wredni i się mylą, no ale no są po prostu głupi i tyle. To może na koniec. Mogę jedną rzecz a propos tego, co powiedział Jacek? Znowu, z tych rozmów naszych, jego byłych studentów, ja tego nie słyszałem, ale usłyszałem to od mojego kolegi, który to słyszał na zajęciach. Ja wiem, że wy kiedyś będziecie pracować w jakichś agorach, niektórzy z was jakoś trzeba żyć, ale błagam, wy w te brednie nie wierzcie. On tak podchodził do tych kwestii. Jeszcze króciutko na 30 sekund, a może powinniśmy namawiać tych, których stać na to, by powołać stypendium imienia Jerzego Targalskiego z jakąś wielką konferencją doroczną stypendystów. Ja myślę, że każdy sposób, że to jest też nasze jakby zadanie, również też naszego środowiska, w sensie no choćby miejsca, w którym się znajdujemy, z którym Jerzy Targalski był związany, że to jest w pewnym sensie nasze zadanie. Bo problemy, którymi on się zajmował, nie przestają istnieć. Nic się nie skończyło. Jacek Sobala, powołujemy stypendium imienia Jerzego Targalskiego? Jurek zasłużył na wszystko, co najlepsze. Ja powiedziałem już o tym, że on wyzwalał w nas wszystko to, co mamy w sobie najlepszego. I dlaczego nie? No to jest jakaś myśl. Nie wiem, nie potrafię. To jest za blisko w tej chwili wszystko. To dzisiaj był pogrzeb. Ja, przepraszam, ale
nie potrafię jeszcze rozmawiać w ten sposób, że a może właśnie stypendium, może tak, nie wiem. Sprawa musi dojrzeć. Bardzo pięknie panom dziękuję. Michał Rachoń w studio, dziękujemy. Dziękuję. Jacek Sobala na łączeniu, również dziękujemy. Dziękuję Jacku. Bardzo. I to był program Dziennikarski Poker poświęcony postaci Jerzego Targalskiego. Mam nadzieję, że pomogliśmy państwu przybliżyć tę postać.